Od dawna się już zastanawiam, czy podzielić się z Wami konstrukcją tego przedwzmacniacza. Złożyłem go kilka razy i uważam, że gra bardzo fajnie. Jest to konstrukcja przedwzmacniacza opartego o tranzystory JFET pracujące w klasie A i ma pasywny korektor RIAA. No i służy mi od jakiegoś czasu. Tutaj teraz gra płyta 33 obroty przełączone na 45, żeby nikt się nie czepiał o prawa autorskie. Jak słychać, gra. I tak postanowiłem, że podzielę się z Wami budową tego przedwzmacniacza gramofonowego, omawiając po prostu temat jako reportaż ze złożenia kitu. Nie jest to moja konstrukcja. Za chwilę wyjaśnię, skąd ona pochodzi. I dlatego, żeby być w porządku z prawami autorskimi do tego projektu, przedstawię go jako reportaż ze złożenia kitu. Czyli do it yourself na podstawie cudzego projektu. Przedwzmacniacze gramofonowe konstruowałem już zanim nie opuściłem mury szkoły i także krótko po maturze. Tutaj jest przedwzmacniacz gramofonowy w oparciu o sprzężenie stałoprądowe. Jest to konstrukcja Pawła Dudka. Tutaj mam pierwszą wersję, którą zbudowałem jako 21-latek. Chyba tak. No, pozostawia ta konstrukcja wiele do życzenia, a zmontowałem z tego, co miałem pod ręką. Wtedy dostęp do części podzespołów wymagał wyjazd do dużego miasta, oddalonego 100 km. Nie było internetu wtedy jeszcze, nie można było tak łatwo zamawiać jak dzisiaj, dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Tutaj zaś mam przedwzmacniacz korekcyjny zbudowany, gdy miałem 13, może 14 lat. No działał on jakiś czas z moim gramofonem, ale jego brzmienie mi się szybko znudziło i zacząłem szukać innych brzmień. To jest układ typowy na dwóch tranzystorach. W pętli sprzężenia zwrotnego ujemnego jest korekcja RIA. Typowy, prosty, prymitywny układ. Jak na przykład w Radmorze 5502. Konstrukcję lampową już omawiałem, możecie ją znaleźć na moim kanale w dwóch odcinkach. Idea projektowania filtru RIAA pasywnego jest ta sama w tym przypadku, który będziemy teraz omawiać. Dlatego odsyłam do drugiego odcinka, jeżeli chcecie własnoręcznie zaprojektować filtr RIAA. Pasywny oczywiście. Przedwzmacniacz ten wykonywałem już 3 razy. Pierwsza konstrukcja była na zamówienie mojego kolegi. Drugą konstrukcję używałem przez jakiś czas. Tutaj widać resztki z tej konstrukcji. Ona została rozmontowana na dawce części dla innych wzmacniaczy, przedwzmacniaczy i innych urządzeń. Natomiast trzecia konstrukcja to był dzielony wzmacniacz z użyciem tego przedwzmacniacza i końcówki mocy na 7294, na TDA 7294 i jako dwa monobloki to pracowało i zostało też po jakimś czasie użytkowania sprzedane komuś. Użytkownik jest bardzo zadowolony i używa tego do dzisiaj. Zanim jednak Wam nie przedstawię rozebranego prototypu, czy tam modelu wykonanego przeze mnie i nie opowiem, jak go zrobiłem, muszę przedstawić autora tego projektu. W sumie nie znam go. Wiem tylko, że artykuł pojawił się w czasopiśmie Mega. Jest to niemieckojęzyczne czasopismo w lipcu 1995 roku i niestety nie podano nazwiska autora tej konstrukcji. Teraz Wam pokazuję odbitkę ksero. Tak to wyglądało. Było dokładnie mówione, jak ten przedwzmacniacz skonstruowany jest.
jak go należy zmontować. To nie jest tylko przezmasaż gramofonowy, a jest to także korektor barwy dźwięku dla basu i sopranu, zasilacz, przełącznik źródeł, przezmasaż gramofonowy, filtr dudnień i układ opóźnienia załączenia. Dobra, omówmy sobie to. Przedstawiony tutaj został przedwzmacniacz, który charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu i ciepłym dźwiękiem, tak jak przedwzmacniacze lampowe. Jednak koszt budowy takiego przedwzmacniacza jest dużo niższy niż w porównaniu na przykład z lampowym przedwzmacniaczem albo innymi przedwzmacniaczami tej klasy, gdybyśmy chcieli kupić je w sklepie. Zanim przyjrzymy się bardziej szczegółowo obwodom tego wzmacniacza, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego przedwzmacniacz FET szumi mniej niż wzmacniacz z tranzystorami bipolarnymi lub wzmacniaczami operacyjnymi. Będzie teraz trochę technicznego gadania. Myślę, że warto o tym powiedzieć. Wielu z Was może wiedzieć już te rzeczy, o których chcę powiedzieć, ale wydaje mi się, że dla innych one mogą być tajemnicą. Jeżeli przyłoży się napięcie do jakiegoś półprzewodnika, to ruch elektronów w strukturze krystalicznej powoduje szum. Ten szum jest słyszany na wyjściu. Ilość szumu zależy od częstotliwości i rodzaju półprzewodnika, ponieważ szum jest wzmacniany wraz z sygnałem użytecznym małej częstotliwości, to oczywistym staje się to, że im mniej szumu generuje półprzewodnik, to tym bardziej czyste brzmienie hi-fi uzyskuje się na wyjściu. W wielu przedwzmacniaczach znajdujących się w handlu stosowane są wzmacniacze operacyjne, a w niektórych nawet te szybkie. Ich zaletą jest w szczególności to, że do montażu potrzebnych jest mniej elementów, a produkcja staje się tańsza. W innych wysokiej jakości przedwzmacniaczach są używane tranzystory, ponieważ mniej szumią. Z tego powodu złożoność obwodu jest zwykle znacznie większa, ponieważ muszą być kompensowane rozbieżności półprzewodników i innych komponentów. Stąd widzicie, dlaczego budowa wysokiej klasy przedwzmacniacza gramofonowego na tranzystorach pochłania bardzo dużo kosztów i jest tak skomplikowana konstrukcyjnie. FETy są stosowane tylko w złożonych i zwykle droższych przedwzmacniaczach, które mniej szumią niż tranzystory bipolarne lub wzmacniacze operacyjne i wytwarzają dźwięk, który jest znany z lampowych przedwzmacniaczy hi-fi. I najczęściej JFETy są stosowane jako pary różnicowe na wejściach takich układów. Te trzy tabele, tutaj tej trzeciej nie widać, ale teraz już widać, te trzy tabele pokazują wielkość napięcia szumu generowanego przez różne wzmacniacze operacyjne, tranzystory bipolarne i tranzystory polowe. To są szumy generowane w zakresie małych częstotliwości. Podane napięcie w mikrowoltach to napięcie w zakresie, które można mierzyć na wyjściu danego elementu ze zwartym wejściem. I tak popularny wzmacniacz operacyjny 741 ma 3 mikrowolty szumu na wyjściu. Też popularny TL071 aż 2,2 mikrowolta na wyjściu. A bardzo popularny i stosowany w wielu konsolach mikserskich do produkcji nagrań NE5532 ma tych szumów na wyjściu 0,6 mikrowolta. Tranzystory NPN, PNP, popularnie stosowane i w polskich konstrukcjach, i w wielu zagranicznych konstrukcjach jak BC547, BC309, mają tych szumów przy zwartym wejściu, mają tych szumów na wyjściu 0,4 mikrowolta. Natomiast tranzystory JFET, na jak BF245, tych szumów mają 0,2 mikrowolta. Na pierwszy rzut oka te wartości wydają się bardzo małe.
Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę, że napięcia te wzmacniane są we wszystkich kolejnych stopniach, które również dodają swój szum do tego napięcia, aż cały sygnał zostanie w końcu wzmocniony, to ostatecznie we wzmacniaczu mocy szumy te mogą osiągnąć poziom kilkunastu miliwoltów. Można to zilustrować przykładem i ten przykład jest tutaj opisany. Zróbmy tak, żeby było widoczne. Chodzi mi o ten fragment tutaj. Chodzi o przykład wzmacniacza składającego się z trzech kolejnych wzmacniaczy operacyjnych o 35-krotnym wzmocnieniu i napięciu szumu o wartości 3 mikrowolty każdy. Napięcie szumu przy wyjściu wzmacniacza uzyskuje następującą wartość. 3 razy 3, 35 plus 3 razy 35 plus 3 równa się 3783 mikrowolty, co daje nam 3,78 miliwolta. Bardzo dużo, prawda? Jeśli to samo proste obliczenie przeprowadza się dla trójstopniowego wzmacniacza tranzystorowego o identycznym wzmocnieniu, którego poszczególne stopnie mają szum własny wynoszący tylko 0,4 mikrowolta, to wyjściowe napięcie szumu wynosi 4 mikrowolty razy 35, czyli takie wzmocnienie mieliśmy, plus 0,4 razy 35 plus 0,4, 504 mikrowolty, to jest pół miliwolta. Jeśli wreszcie tranzystory są zastąpione przez trójstopniowy FET z identycznym wzmocnieniem, to przewróćmy sobie stronę i zobaczmy tutaj, które w przeciwieństwie do tranzystorów bipolarnych mają szumy 0,2 mikrowolta, na wyjściu uzyskuje się, mamy tutaj to samo zadanie, 252 mikrowolty, czyli to jest 0,25 mV. Jak widać, szum z przezmacniacza FET ma wartość połowy szumu przezmacniacza z tranzystorami bipolarnymi i 15 razy mniej niż bardzo dobry przedwzmacniacz zbudowany na wzmacniaczach operacyjnych. Możemy się teraz przyjrzeć danym technicznym tego Vorverstärkera, czyli przedwzmacniacza. Wejścia: gramofon, magnetofon, CD tuner. Jest to uniwersalne, przełączane przekaźnikami. I tak, impedancja wejściowa nas interesuje, zwłaszcza gramofonu, jest to 50 do 100 kiloohmów. Natomiast inne wejścia mają 47 kiloohmów. Pasmo przenoszenia tego układu to jest 10 Hz do 30 kHz z nierównomiernością charakterystyki plus minus 1 dB. Krzywa RIA odzorowana jest w zakresie od 20 Hz do 20 kHz z nierównomiernością plus minus 1 dB. Regulacja basu to jest plus minus 12 dB przy 100 Hz. Sopranu podobnie plus minus 12 dB przy 10 kHz. Mamy zniekształcenia przy 1 kHz, to jest 0,05%. I spójrzmy jeszcze tutaj. Czułość. Gramofon 5 mV RMS, VEF to tłumaczy się jako RMS. Dla kompaktu jest to 1 V, pozostałe wejścia mają po 350 mV. Poziom na wyjściu do magnetofonu to jest około 6 V RMS. Poziom na wyjściu przedwzmacniacza to jest 7 V. Sygnał szum dla gramofonu 75 dB. I tu bym polemizował, ponieważ ja tej wartości początkowo w układzie, który tutaj jest, nie osiągnąłem, ale o tym powiem później. A na innych wejściach to jest 90 dB. 95 dB, przepraszam, bo tutaj przesłuchy to są 90 dB.
Schemat oczywiście przedstawia nam jeden kanał. Niezbędne do budowy są dwa, jeżeli chcemy uzyskać przedwzmacniacz stereofoniczny. I tak omówię cały przedwzmacniacz, ale skupimy się głównie na przedwzmacniaczu gramofonowym. Przekaźniki, one służą do przełączania sygnałów wejściowych, są umieszczone w pobliżu gniazd wejściowych. To unika się wtedy potrzeby stosowania skomplikowanego okablowania z ekranowanymi przewodami, które w innym przypadku byłyby wymagane do doprowadzenia sygnałów od wejść do frontu przedwzmacniacza. Długie linie sygnałowe są zawsze wrażliwe na jakieś tam interferencje napięć zakłócających albo pasożytnicze pojemności przewodów i mogą wpływać na pasmo przenoszenia. Jeśli chodzi o regulację barwy dźwięku, to istnieją dwie opinie, że przedwzmacniacz z regulacją barwy dźwięku nie jest przedwzmacniaczem, a kontrola dźwięku pogarsza przedwzmacniacz Hi-Fi. W związku z tym autor tego projektu w tym obwodzie zastosował przekaźnik, który odłącza regulację barwy dźwięku i wtedy mamy płaściutką charakterystykę częstotliwościową. Przełączniki kontur, filtr dolnoprzepustowy, obwody wyciszenia, które często znajdują się w tanich przedwzmacniaczach, zostały całkowicie pominięte w tym układzie, ponieważ mogą pogarszać stosunek sygnału do szumu lub powodować zakłócenia fazowe. W wysokiej jakości przedwzmacniaczach też ich nie znajdziemy. Wyjątkiem jest tutaj filtr subsoniczny. To jest ten układ. Jest on także odłączany, który eliminuje dźwięki niskich częstotliwości, na przykład spowodowane przez silnik napędowy gramofonu. Tłumi te częstotliwości, które nie są słyszalne dla ucha, ale które są wzmacniane przez końcówkę mocy. Bez tego filtra siły działające na membranę głośnika basowego mogłyby go uszkodzić, nawet wtedy, gdy wydaje się, że niczego nie słychać. Ponadto jest tutaj prosty układ, po niemiecku on był nazwany anti-boom, a więc przyjmijmy tę nazwę, który zapobiega silnie narastającym sygnałom szumu, gdy przedwzmacniacz jest włączany. Obwody mogą być selektywnie aktywowane i chronią głośnik wysokotonowy używanych zespołów głośnikowych przed silnymi impulsami sygnału, które mogłyby go uszkodzić. To czytałem akurat z kartki opisu niemieckiego. W końcu omówmy sobie ten przedwzmacniacz gramofonowy. Tutaj widzimy potrójną zworę, którą można dopasować impedancję wejściową wzmacniacza do impedancji każdego systemu gramofonowego. Widzimy, że jeżeli zwora nie zwiera nam dodatkowych obwodów, to mamy na wejściu jeden opornik i jeden kondensator włączony. Zwora w pozycji numer 1 przyłącza nam dodatkowy opornik, a zwora w pozycji numer 2 przyłącza nam opornik i kondensator. Widzimy? W pierwszej pozycji 50 kOhmów z kondensatorem 100 pikofaradów, w drugiej pozycji 50 kOhmów z kondensatorem 200 pikofaradów i w trzeciej pozycji 100 kOhmów z kondensatorem 100 pikofaradów. Jeżeli taki przełącznik szybko by się przełączało podczas słuchania z umiarkowaną głośnością, można by szybko się przekonać, która pozycja i kombinacja tego układu dopasowania jest optymalna dla każdego systemu. Chociaż niektórzy producenci wkładek podają impedancję wejściową współpracującego przedwzmacniacza, a także obciążenie pojemnościowe wkładki. Do korekty krzywej RIAA użyto pasywnego obwodu, jest to tutaj ten obwód, ponieważ mniej szumi i jest bardziej niezawodny. Sygnał z przetwornika przechodzi przez kondensator, a następnie przez obwód dopasowania obciążenia wkładki wchodzi na bramkę pierwszego tranzystora FET, który działa w klasie A i ma wzmocnienie 34 dB. Optymalnie dopasowany sygnał jest podawany do bramki tranzystora pierwszego
I z drenu jest pobierany sygnał, który przechodzi przez kondensator C9 do pasywnego filtra RIAA. Dren tranzystora drugiego podaje sygnał bezpośrednio do bramki tranzystora trzeciego i jest w sprzężeniu z prądem stałym, który działa jako wtórnik źródłowy o niskiej impedancji wejściowej. I sygnał po puszczeniu przez wzmacniacza RIAA z korekcją RIAA trafia nam na styk przekaźnika i na wejście filtra, aktywnego filtra bardzo niskich częstotliwości, filtra subsonicznego. I tym przełącznikiem możemy sobie wybrać, czy sygnał ma przejść przez ten filtr, czy bezpośrednio z płyty ma trafić do obwodów regulacji wzmocnienia. Czyli ten sygnał trafia tutaj nam do bramki tranzystora polowego FT4, który działa jako filtr subsoniczny i ten stopień może być zmostkowany przez ten przekaźnik. Tutaj mamy specjalny włącznik, który nam aktywuje przekaźnik i styki tego przekaźnika nam mogą ominąć ten filtr subsoniczny. Ten filtr nie tylko tłumi zakłócenia w zakresie infradźwięków silnika gramofonu, ale eliminuje też zakłócenia spowodowane deformacją płyt winylowych przez pionowy ruch przetwornika. Wiecie, czasami igła na powierzchni płyty zachowuje się w taki sposób. Jak mamy bardzo mocno zdeformowaną płytę, to widać, jak membrany głośników niskotonowych bardzo mocno się wychylają. I praktycznie rzecz biorąc, to jest cała konstrukcja tego układu przezmacniacza. Ale gdyby ktoś chciał zbudować sobie jeszcze resztę z tego przezmacniacza, to omówię pozostałe układy. Sygnał z przełącznika źródeł wchodzi nam na bramkę tranzystora FT5, który ma wzmocnienie 15 dB. Zwróćcie uwagę, że kondensatory są w torze audio, są one niezbędne, ponieważ są to wzmacniacze niesymetryczne, pracujące w klasie A, czyli mają odpowiednio spolaryzowaną napięciem bramkę i tu pojawia się napięcie, w związku z tym stałą składową trzeba odfiltrować. I tak na wyjściu mamy kondensator i regulację wzmocnienia. Sygnał ten wchodzi nam na przekaźnik RL7, którym możemy pominąć obwód, tu ten obwód regulacji barwy dźwięku. I sygnał ten może trafić bezpośrednio na bramkę tranzystora FT8, który wyprowadza nam sygnał na wyjście. Ale styki też mogą nam włączyć w obwód układ korekcji barwy dźwięku, który dla basów ma regulację przy 100 Hz, a dla sopranów regulację przy 10 kHz. Obracając potencjometr niskich i wysokich tonów w kierunku ruchu wskazówek zegara uzyskuje się wzmocnienie barwy. W pozycji środkowej uzyskuje się w przybliżeniu liniową charakterystykę częstotliwości. Ponieważ regulacja tonów jest pasywna, ze względu na niski poziom szumów, kolejny stopień tego regulatora to tranzystory FT6 i FT7 i zapewniają one kompensatę straty wywołanej tłumieniem i są zbudowane w układzie kaskody. Kaskoda bardzo korzystnie pracuje z pasywnymi filtrami, ponieważ nie obciąża tego filtra prądem płynącym i nie zmienia charakterystyki brzmieniowej takiego filtra. Układ kaskody ma bardzo niski szumów przy bardzo wysokim wzmocnieniu. Sygnał do bramki tranzystora FT8, który spełnia rolę wzmacniacza prądu, jak widzicie, jest to wtórnik źródłowy, dociera przez styki tego tutaj właśnie przekaźnika, który nam pozwala omijać regulację barwy dźwięku i sygnał z niego trafia na koniec. I tu jest ciekawostka, ponieważ mamy tutaj ten układ antyboom. Ten przekaźnik w pozycji zaraz po włączeniu zwiera nam sygnał wyjściowy do masy. Jest to bezpieczne, ponieważ mamy sygnał odfiltrowany kondensatorem i nawet jeżeli sygnał jest zwarty do masy, tranzystor nie zostaje uszkodzony. I po odmierzeniu pewnego czasu
przekaźnik nam zaczyna pracować i odblokowuje wyjście i sygnał płynie do wzmacniacza. A jak to działa? Za każdym razem, gdy wzmacniacz, przedwzmacniacz jest włączony, kondensator C2 tutaj, który jest podłączony do dodatniego napięcia zasilania, powoli ładuje się przez rezystor R9. Ten. Jak tylko napięcie osiągnie wartość nieco ponad 3,9 V, co ma miejsce po około 5 sekundach, nastąpi przebicie diody Zenera i spowoduje przewodzenie tranzystora TR1. W ten sposób przekaźnik, który znajduje się w obwodzie wyjściowym tego przedwzmacniacza, porusza kotwicę i odlokowywuje wyjście. W stanie spoczynku przekaźnika sygnał wyjściowy zbierany jest do masy, a sygnał przedwzmacniacza do wzmacniacza mocy przekazywany jest bez impulsów napięciowych spowodowany prądem rozruchowym i ładowaniem elektrolitów w przedwzmacniaczu, które mogłyby uszkodzić, takie impulsy oczywiście mogłyby uszkodzić głośniki niskotonowe. Z drugiej strony, kiedy przedwzmacniacz jest wyłączany za pomocą drugiego styku włącznika napięcia zasilania, baza tranzystora jest natychmiast uziemiana. Przekaźnik natychmiast opuści kotwicę, zewrze nam wyjście do masy i nie mamy stuków puków na wyjściu. W dalszej części tego artykułu, w drugiej, omówiono montaż i budowę tego przedwzmacniacza. Niestety nie ma rysunku płytek drukowanych. Były one dostępne jako kit i w czasopiśmie nie przedstawiono rysunku płytek. Trzeba było zrobić to samodzielnie. Ale jak widzicie, konstruktor tego układu zrobił tak, że przekaźniki znajdują się tuż obok gniazd Sinch. Tu mamy ten układ opóźnionego załączenia i ten przekaźnik R8, który nam zwiera wyjścia do masy. Sterowanie przekaźnikami odbywa się za pomocą takich włączników, natomiast wybór wejścia jest na przełączniku obrotowym. Tutaj mamy płytkę jednego kanału przedwzmacniacza. W tej części jest przedwzmacniacz gramofonowy. Tutaj jest filtr subsoniczny. Tutaj jest wzmacniacz 15 dB. Regulacja barwy dźwięku, kaskoda wyjściowa i tranzystor wtórnik źródłowy. To nie wymaga omówienia, jest bardzo prosty montaż. Tutaj mamy też uwagę o podłączeniu kondensatorów 22 pikofarady do... To są wysokie tony. Do regulatora barwy wysokich tonów. Rzut ogólny na montaż tego przedwzmacniacza w obudowie. Płytka wejściowa, jeden kanał przedwzmacniacza, drugi kanał przedwzmacniacza. Widzieliście na początku, jak wam pokazywałem, dwie płytki drukowane do przedwzmacniacza i regulatora barwy dźwięku. Tak też zrobiłem i muszę powiedzieć, że przedwzmacniacz grał naprawdę bardzo dobrze. Miał dosyć ciepłe brzmienie. Takie trochę podobne właśnie do brzmienia lamp. Dlatego ja polecam, jeżeli ktoś chce zbudować przedwzmacniacz do jakiejś końcówki mocy, polecam spróbować budowy takiego układu. Zasilacz jeszcze. Zasilacz jest banalny na LM317. Podczas budowy zasilacza miałem problemy z dużym tętnieniem sieci. Okazało się, że winny był ten kondensator. Po usunięciu kondensatora 10 mikro z zasilacza tętnienia sieci ustały i napięcie stabilizowane wyrównało się. Więc nie zawsze kondensator włączony pod dziennik napięcia ustalający napięcie referencyjne dla LM317 wpływa korzystnie dla czułych układów, które są zasilane. Bardzo ważna rzecz, tranzystor FT6 musi mieć założony
koralik, taki ferytowy, na nóżkę gate, czyli bramkę, po to, żeby Wam się kaskoda nie wzbudziła. Podczas projektowania płytki drukowanej musicie pamiętać, żeby ten kondensator 100 nanofaradów i ten 100 mikrofaradów były jak najbliżej drenu tranzystora FT8 gramofonowym, gdzie kondensator C8 i C5 musi być jak najbliżej rezystora R15, a rezystor R15 jak najbliżej drenu tranzystora pierwszego. I tutaj kondensator C17 musi być bardzo bliziutko nóżki dren tranzystora FT4. Podobnież tutaj kondensator C12 musimy zrobić bardzo blisko drenu tranzystora FT3. Wynika to z mojego doświadczenia. Dosyć długie ścieżki powyżej 1,5 cm powodują powstawanie zakłóceń pasożytniczych. Za chwilę widz zobaczy planszę, które będzie mógł sobie zapisać, wykonując zrzut ekranu. Będą to plansze pokazujące przedwzmacniacz korekcyjny do gramofonu oraz przedwzmacniacz i regulator barwy dźwięku. Tutaj mam ręcznie rysowaną płytkę drukowaną. Tutaj jest ten przełącznik, kondensator wejściowy, pierwszy stopień o wzmocnieniu 30 kilku decybeli, następnie korektor RIAA. Tutaj są dwa tranzystory w tym stałoprądowym sprzężeniu zwrotnym, wyjście na przełącznik i tutaj mamy układ filtra. Oczywiście tę płytkę, jeżeli ktoś chciałby ją sobie narysować, musiałby odwrócić. To jest to płytka rysowana od strony elementów i to także jest widok od strony elementów, więc potrzebne jest lustrzane odbicie, żeby ją narysować na kawałku miedzi. Tutaj mam wersję przełącznika wejściowego, którą opracowałem lata temu, w 1995 roku zdaje się. I wykorzystywałem ją potem przy budowie tego przedwzmacniacza. Miałem gdzieś jeszcze rysunek ścieżek drukowanych, tu mam tylko rozmieszczenie elementów. Ale niestety zaginęło mi to, także jeżeli ktokolwiek chce zrobić sobie ten przedwzmacniacz, to w oparciu o rozmieszczenie elementów będzie musiał samodzielnie wykonać i zaprojektować płytkę drukowaną. Tutaj mam zasilacz do tego przedwzmacniacza, tutaj mam zasilanie 30 V przekaźników, a tutaj jest zasilacz do przedwzmacniacza, 30 V także. Te przełączniki obciążenia wkładki umieściłem wewnątrz tego przedwzmacniacza, ponieważ zazwyczaj stosuje się jeden system. Oczywiście użytkownik może sobie to wyprowadzić na zewnątrz. Tutaj mamy dwa kondensatory wejściowe, tranzystor pierwszy, tutaj tranzystory w sprzężeniu stałoprądowym i filtr wyjściowy. Tylny panel prezentuje się w taki sposób. Tu mamy wejście, gniazdo uzimienia gramofonu, gniazdo symetryczne na gnieździe LEMO. Takie gniazda są stosowane w aparaturze pomiarowej oraz wyjście na gniazdach Cinch. Oczywiście gniazdo sieciowe, bezpiecznik 125 mA w zupełności wystarczy do tego układu. Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas montażu tego układu? Mianowicie na prowadzenie masy oraz odpowiedni ekran. Jak widzicie, po prawej i po lewej stronie znajduje się ekran wykonany z blachy miedzianej. Druga rzecz to prawidłowe ustalenie punktu pracy tego pierwszego tranzystora. W układzie podanym przez autora artykułu ten tranzystor bardzo mocno szumiał. Musiałem zmienić wartości. Jak widzicie i porównacie to ze schematem, wartości tych oporników są trochę inne. I w tej chwili przy innym punkcie pracy tranzystora wejściowego parametry szumowe tego układu już mnie zaczęły zadowalać. Co mogę powiedzieć o jego brzmieniu?
Charakteryzuje się on bardzo soczystym, mocnym basem, bardzo pięknie wybrzmiewającym. Jest go tyle, ile powinno być. Wysokie tony są bardzo mocno nasycone w szczegóły. Środek pasma jest bardzo czytelny. Spotkałem się z takim brzmieniem we wzmacniaczu bardzo wysokiej klasy. Nie pamiętam już, czy to był jakiś Accuphase, czy jakieś brytyjskie urządzenie klasy high-end. Trudno mi powiedzieć, było tych urządzeń tyle, że mogę już nie pamiętać nazwy tego urządzenia. Musiałbym poszperać w sieci. Niemniej skonstruowanie takiego prostego układu pracującego w klasie A pozwala niskim nakładem środków uzyskać wysoką jakość brzmienia. Nawet nie musicie stosować takich kondensatorów, możecie stosować zwykłe MKP, jak ten tutaj czerwony. Ja po prostu szukałem sobie jakichś lepszych kondensatorów i okazało się, że brzmienie nie uległo poprawie w stosunku do konstrukcji, którą tam widzieliście i rozmontowana była na początku filmu. Obudowa tego urządzenia to taka skrzynka za 170 zł, obudowa z serii T. 422 chyba. Pasuje idealnie do tego układu. Zachęcam do budowy takiego przedwzmacniacza. Jest to tańsza alternatywa niż przedwzmacniacz lampowy. I brzmi równie dobrze. Myślę, że użytkownik, który samodzielnie zaprojektuje płytkę i wykona takie urządzenie, nabierze pewnego doświadczenia w pracy z tranzystorami JFET. Pamiętajcie, że to są tranzystory czułe na przepięcia. Są to tranzystory czułe na ładunki elektrostatyczne. Dlatego pracujcie z ręką, na którą założycie opaskę uziemiającą. Lutownica też powinna być lutownicą grzałkową z uziemionym grotem. Dziękuję za obejrzenie filmu i serdecznie pozdrawiam.